Dzień dobry, 13 sierpnia. Pozdrawiam Was hasłami z Księgi Izajasza z 50 rozdziału 6 wiersza. Sługa Boży rzekł: mój grzbiet nadstawiłem tym, którzy biją, a moje policzki tym, którzy mi wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami pluciem. I z Ewangelii Jana z 1 rozdziału: oto Baranek Boży, który gładzi świata grzech. I słowa z naszego śpiewnika ewangelickiego, pieśni 596, zwrotka druga. Godzien jesteś, Zbawco, Baranku nasz. Godzien jesteś przyjąć chwałę, mądrość i moc. Ponieważ zostałeś zabity za lud Twój, wszystkich zbawiłeś Ty sam i przez krew Twoją nabyłeś ich Bogu. Godzien jesteś wziąć cześć. Powiem szczerze, mam jakby takie dwie myśli, które dotyczą tych słów, które przed chwilą przeczytałem. Z jednej strony stoją one dla mnie w takim ogromnym dysonansie, że z jednej strony, kiedy Bóg przyszedł, człowiek go nie poznał. Jedyne, co był w stanie zrobić, no to zareagował tak, jak zazwyczaj ludzie reagują na prawdę, która jest im wyrzucana wprost, no regresją. Tutaj mam nawet napisane, że grzbiet nadstawił tym, którzy biją, policzki tym, którzy wyrywają brodę. Mojej twarzy nie zasłaniał przed obelgami pluciem. Za jakiś czas okazuje się, że jesteśmy w stanie nawet ułożyć pieśń, która brzmi, że Panie, jesteś w stanie przyjąć chwałę, mądrość i moc. Ale wtedy, kiedy przyszedłeś ze swoją wiadomością o zbawieniu, o tym, że chcesz nas uratować, że jesteś naszym Bogiem, jedyne, co byliśmy w stanie zrobić, no to właśnie to, co tutaj właśnie Izajasz opisuje. Natomiast druga myśl jest taka, że pomimo tego, że wiesz i wiedziałeś tak naprawdę, jak zareagujemy, to i tak nie odpuściłeś sobie tego, żeby za nas i o nas powalczyć. Że jesteśmy jednak czegoś warci. To jest niesamowite, że Bóg w całym, jakby w całej takiej swojej istocie jakby o nas nie zapomina, a mógłby tak naprawdę. Kiedy wie, jak człowiek reaguje, to mógłby po prostu sobie odpuścić i powiedzieć, no nie chcę, to nie. Zwłaszcza, że my tak bardzo często reagujemy. Nie chcą z nami rozmawiać, no to sobie odpuścimy, odejdziemy, no i koniec, kropka. Natomiast właśnie w relacji Bóg-człowiek nie ma tego odpuszczania i to jest właśnie niesamowite. Faktem jest też, i to jest dobra wiadomość, że człowiek przychodzi z czasem po mądrość i to są takie chyba dobre wiadomości, że pomimo tego, że my nie jesteśmy w stanie bardzo często od razu rozpoznać dobra, to kiedy odrobinę chociaż się postaramy, to bardzo często okazuje się, że to dobro dla nas dostrzeżemy. Ale też niesamowita jest taka wiadomość, że Baranek Boży, który gładzi świat tych grzech, też zmarł za mnie i nigdy sobie mnie nie odpuścił. Nawet świadomy tego, że będę reagował tak, jak zareagowali wtedy ludzie, kiedy przyszedł Pan i mówił im wprost, co mają robić i gdzie mają pójść. Tak więc życzę Wam, nam wszystkim życzę tego 13 sierpnia, tego, abyśmy mieli świadomość, że no, będziemy się mylić, ale jest szansa dla nas wszystkich, że w tych pomyłkach kiedyś zobaczymy światełko w tunelu i pójdziemy w dobrą stronę. A jeszcze lepszą wiadomością, i to jest taka wiadomość chyba na każdy dzień, że każdy z nas jest sporo wart. Skoro sam Bóg stwierdził, że przyjdzie tutaj na świat, aby oddać samego siebie, abyśmy mogli cieszyć się wiecznym życiem, ale przede wszystkim życiem razem z Nim. I tego Wam życzę. Zostańcie z Bogiem. Amen.